takiej sytuacji. Otóż jest to wierszyk w języku niemieckim, który napisałem w liceum. I dostałem za niego ocenę 0, bo pani od niemieckiego powiedziała, że nawet na pałę nie zasługiwał. Paradoksalnie jest to jedyna rzecz z niemieckiego, którą zapamiętałem. Tam jest jeszcze taki zwrot, ich bin nicht vorbereitet. Ktoś wie, co to znaczy? Jestem nieprzygotowany. To też mi weszło szybko. Utwór nazywa się Ja. Posłuchajcie i ocencie, czy naprawdę na 0 zasługiwał.